Siemano wszystkim, z tej strony Kul i jako, że zaraz się wybieram do pracy, chciałem coś tak szybko jeszcze nagrać. Postanowiłem zrobić jeden odcinek z pokazówki. Tak, wiem, znowu widzicie, znaczy może nowi widzowie nie pamiętają, jak jeszcze wrzucałem serię z Hatsune Miku, taka gierka właśnie muzyczno-rytmiczna. Jako, że przez cały czas pokazywałem tylko jak to wygląda, no jak wygląda gameplay, czyli możecie sobie powrócić do moich starszych playlist, gdzie wrzucałem w zasadzie, no może nie wszystkie piosenki z tej gry, ale większość. No to w tym odcinku chciałem tylko szybko pokazać wszystkie opcje, jakie tu mamy, czyli po kolei, co my tutaj mamy. Free play, czyli wszystkie piosenki, macie pokazany poziom trudności, macie pokazane jak wszystko jest zakończone, jeśli macie powiedzmy przy poziomie trudności taką kreskę, to że tego nie skończyłem, jeśli jest kółko, to jest skończone. Jeśli jest korona, to jest zrobione na perfekt. No i tutaj trochę tego porobiłem. Nie przeszedłem wszystkiego, aczkolwiek widzicie, jest odkryte w 100% wszystkie piosenki. Mam też odkryte wszystkie kostiumy. Jako, że lubię rzeczy takie jak na przykład sklepy i można coś kupować postacią, to mam trochę takiego bzika na tym punkcie. No i mamy w zasadzie wszystkie kostiumy dla wszystkich postaci. Jest tego naprawdę masa i naprawdę musiałem sporo grać, jako że na tym serwie mam ponad 60 godzin samej gry, więc naprawdę tego sporo było. No i praktycznie do każdego utworu możemy sobie to zmieniać. Oczywiście jeśli zagramy utwór, nie wiem, powiedzmy zagramy utwór Rin, a piosenka będzie ta, którą śpiewa Miku, to niestety nie będzie głosu Rin zamiast głosu Miku. Jest to raczej już tak, muzyka jest już ustalona od razu. No i mówię, mamy tutaj wszystkie postacie w zasadzie odkryte już od początku. Jedyne co kupujemy cały czas to tylko stroje. Moim zdaniem się całkiem nieźle prezentują, bo jest tego naprawdę dużo. No i może się tym bawić dla fanów tutaj stylu takiego anime, to myślę, że to się naprawdę spodoba. Jeśli ktoś jeszcze nie grał w tę grę, to serdecznie polecam, także dla fanów nie tylko anime, ale dla fanów gier muzycznych. Bo ja w zasadzie jestem trochę takim fanem, lubię sobie poklikać, stąd też moja seria z pataponami, bo tam także właśnie trzeba pracować nad rytmiką gry. No i dobra, myślę, że to będzie tyle, jeśli chodzi o pokazywanie strojów, pokazywanie w zasadzie postaci. No tak, tylko szybko przyleciałem. Tu jeszcze mamy też trzy postacie, którymi nie grałem przez całą grę, ponieważ one nie mają swoich piosenek w tej grze. Jest to Akita Neru, czyli taka trochę odpowiedniczka Miku, tylko w wersji tsundere, jak może niektórzy wiedzą, co oznacza to pojęcie. Dla niewiedzących nie będę tutaj wtajemniczać. Myślę, że to raczej ich nie interesuje, nie ma potrzeby. Yoan Haku, czyli kolejna postać, której nie używałam, która jest w grze i która nie ma swoich piosenek. Oczywiście ludzie robią jakieś swoje fanowskie utwory dla tych wszystkich postaci. Tu macie też różne stroje dla tej postaci, no zresztą jak dla każdej innej. No i jeszcze Sekine Meiko, czyli jakby podstawowa wersja Meiko, która wystąpiła w zasadzie tylko w jednym utworze w mojej serii. Wystąpiła właśnie w utworze razem z Kaito, a Sakine to nie wiem właśnie, czy to jest jakaś taka gwiazdorska wersja, coś takiego. No dobra, to myślę, że to na razie zakończę tą pokazówkę. Znaczy, że odcinek, tylko pokazówkę strojów, postaci. Dalej, kolejna opcja, bo mi patrzę, że troszeczkę mi szwankuje Remote Joy, nie wiem czemu. Diva Room, czyli każda postać w grze ma swój pokój. Taka w zasadzie pierdoła, nie bawiłem się w tym dużo, tutaj nie wiem, wchodzimy i jest na przykład postać, możemy sobie pooglądać, co ona robi, jakieś takie tam. No widzicie, Miku teraz gra na PSP. Ciekawe właśnie w co, nie mogę niestety przekręcić w ten sposób kamery, żeby to jakoś zobaczyć. O, coś się stało. O, to chyba się nie udało, no nic. Mamy tutaj trochę różnych opcji, jak na przykład zmianę layouta, czyli
Możemy zmienić wygląd pokoju. Ja mam akurat takie zmienione na wygląd, tak jak ma pokój Miku. Możemy dawać jej prezenty, w zasadzie nie wiem w jakim celu, co to zwiększa. Może jakiś humor czy coś, aczkolwiek wszystkie postacie mam tutaj na happy. Czyli już nic lepiej nie mogę zrobić. W Music Boxie możemy posłuchać sobie wszystkich utworów dostępnych w grze. PV Galery, czyli możemy poglądać teledyski z gry. No jeśli gramy na przykład jakiś tam jakiś utwór, to możemy sobie razem z utworem ten teledysk posłuchać. Visual Library, czyli tą akurat pokażę. Widzicie, są takie ekrany loadingu. I te wszystkie właśnie ekrany loadingu to są... Oj, przepraszam, cyknęło mi się... Holender! Wracam za chwilę. Dobra, jestem już. Sorry, ale po prostu kliknąłem R1, czyli jest to tak jakby zrobienie screenshota. Wtedy możemy ustawić sobie dany, ten właśnie jeden z obrazków ładowania, tak jakby na tapety konsoli. O kurczę, no dobra. To było chyba tyle. Diva Room Shop. Czyli to, co w zasadzie i Kulek lubi najbardziej. Czyli kupno wszystkich modułów, czyli stroi. Widzicie, każdy tam kosztuje od 20, 15, 10, 30 niektóre kosztują. Tysięcy. No ja punktów mam akurat, widzicie, 3300, nie? 3 miliony 300 tysięcy. No i tych strojów naprawdę, żeby kupić dla każdej, no, dla każdej postaci, to musiałem co najmniej z 5-6 milionów wydać, żeby wszystko kupić. No tego jest naprawdę dużo. Rooms, tu mam pokoje. No i tu mamy jeszcze itemy do każdego z pokoju. No mówię, to jest takie w zasadzie coś, co tam możemy sobie kupić za kasę. Jakieś takie help itemy mamy, na przykład nie wiem, że energia nam się nie... O Boże, coś się w ogóle zaciął. Czemu się zacina? O, dobra. Że tak, widzicie, your energy meter does not recover or increase, czyli energy meter się nie zwiększa albo nie pomniejsza, ale punkty, które trzymamy po zakończeniu planszy, będą mnożone razy 4, więc możemy w ten sposób dużo więcej kasy zarobić w krótszym czasie. No dobra, i co mamy? Play Records, czyli widzimy, no w zasadzie nasz profil. Cały gameplay info, ile mam? O nie, 44 godziny, no ale przy poprzedniej serii miałem też gdzieś koło 40 godzin, więc można to w zasadzie liczyć jako całą taką karierę moją w The Project Diva. Widzicie, w total Diva Points mam już prawie 9 milionów punktów ogólnie zarobiłem. No, macie też procent ukończenia w zasadzie różnych sposobów. No, Rhythm Gate Clear, Item Acquisition, Model Acquisition, no to jest wszystko takie pierdoły, nie? Możemy sobie poglądać. Music Play to bodajże na temat każdego utworu możemy zobaczyć, o właśnie, jak skończyliśmy, jakie mieliśmy największe punktacje, jaki max combo, a także ile razy graliśmy. Widzicie, pierwszy utwór na Komimi Switch grałem tylko na łatwym i normalnym porazie, potem przyszedłem na hard, tam już grałem trochę więcej. Wy macie 44, 30, no trochę pograłem w to, no ale... Dobra, mono charakter mu, czyli to, o czym wspominałem wcześniej, samo ile daną postacią graliśmy. Jakieś eventy z... No myślę, że to będzie chyba na tyle. Edit, a to nawet tryb ad hoc mamy. Możemy się wymieniać jakimiś danymi czy coś takiego. Opcje save. I mówię, w ten sposób właśnie wchodzimy sobie tutaj do piosenek i wybieramy sobie, którą chcemy grać, na jakim poziomie trudności. Mówię, tu widzicie, udało mi się skończyć kod na chip, czyli użyłem takiego jakby pomocnika i jeszcze nie udało mi się tego skończyć.
No i możemy sobie wybrać, no ale nie będę już pokazywać tych utworów, bo te utwory pokazywałem już na innych gameplayach, tak więc myślę, że to będzie na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą pokazówkę. Zapraszam was serdecznie do tej gry, jeśli ktoś jeszcze nie grał, a ma PSP i lubi gry muzyczne. W takim razie dzięki za oglądanie tego materiału. Na razie, trzymajcie się.